witam, tu Aristeo. Jako, że mam sporo szału i mana dosyć szybko odrasta, myślę, że warto będzie jednak stoczyć pojedynek. Stary pruchnik. Poziom 23. Typowa hiena cmentarna. Król Demenion wynajął wielu z nich, by odszukać kosztowności zakopane w starych grobach. Atak 5, obrona 10, intelekt 10. Nie, on nie jest zbyt groźny, ale niestety, jako że może czarować, czyli że możemy się spodziewać, że jakieś straty wywoła. Okej, teraz tak. Smocze nurkowanie. I może smok chaosu, żeby odwracać uwagę. Choćby kapłanów. Żeby nie strzelali do moich jednostek. Spróbuję troszeczkę rozśrodkować moje jednostki, żeby on nie mógł używać czarów obszarowych. Bo z drugiej strony to jest tak nie do końca opłacalne, bo jednak lepiej jest, jak wszyscy są blisko paladyna, który może ich grupowo wskrzeszać. A, dobrze, nie stosuję, widzę, obszarowego czaru. Fajnie, skupiają się na moim smoku i w sumie niewielkie obrażenia jak na razie zadali. Użyję
się, wystarczy mi. Jest dobrze, rozproszenie wystarczyło. I podziałało. Tak, ale ja nie zamierzam na razie cię ruszać. Chciałbym właśnie odepchnąć tych. Świetnie. Teraz tak, zostałem bez szału i bez many. Czekasz. Ty zadasz tutaj bardzo istotne obrażenia. Świetnie. O, właśnie szał. Tylko, że to jest raczej dla mojego smoczka. Chociaż z drugiej strony można by tu podejść i zadać cios, żeby szybciej skończyć z tymi. O, właśnie. Szybciej mana odrasta. Może podejdziesz tu. Nie wiem, ale to zmieniło. No nie no. Takich rzeczy nie róbcie mi. To chyba będzie za wcześnie, żeby ich już teraz leczyć. A najwyżej. Teraz tak, ty dopadniesz szał. I możemy już pomału z nimi kończyć. Dobrze, oddam turę. Nowa tura. Jest szansa. On dopiero jako szósty będzie. Czyli tak. Można by było tu skrzyneczkę pozyskać. Teraz pytanie, co mi się bardziej opłaca? Otruć ich, czy ogniem potraktować? Tu może być różnie. No dobra, niech będzie. Teraz tak, ty dobiegniesz tu. Zobaczysz. Kasa. Szkoda, myślałem, że zdołają zabić. Ale może jeszcze ci zdołają. Tylko ja nie wiem, czy jakiegoś wskrzeszania. No dobrze, to zobaczymy, co jest tutaj w kieszeniach. Kasa. I teraz tak, najpierw sprawdzę, czy ktoś. No właśnie. Zaatakuj smoka i zgiń. No nie, no tych musiał. Nie, dobrze. W zasadzie nic mi to nie da. On już wskrzeszał. To tylko tyle, że zabiję i zakończymy. Nierówny pojedynek. Ale i tak muszę powiedzieć, że udało mi się bez większych strat. Tak, 4 zginęło. A co to jest? Zaraz to obejrzymy. 13500. I stary próchnik został pokonany. O, właśnie. Zmniejsza ilość. Znaczy, zmniejsza koszt przywołania do 29. No to jest bardzo dobra rzecz. Teraz tak, tu oczywiście.
Aha, to będę mógł sprzedać, fajnie. A to? Kolejny sklepik. Fajnie, będę mógł tutaj inkwizytorów nabywać. Okrywa oddział przed wrogiem, co pozwala mu bezpiecznie poruszać się po polu bitwy. Zasłona niewidzialności znika, jeśli oddział zaatakuje wroga lub użyje zdolności. Ciekawe. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Spotykamy się w kolejnym. Trzymajcie się.